W odcinku uniwersalne modułowe obudowy serii BC, ich wymiary zostały dobrane tak, aby ułatwić ich wykorzystanie w automatyce budynkowej. Materiał przygotowany we współpracy z firmą Phoenix Contact. Obudowy przeznaczone są do montażu w rozdzielnicy na szynie DIN, ale nie tylko, gdyż możemy wysunąć zaczep i przykręcić obudowę na przykład na płycie. Jednym z elementów obudowy jest podstawa z mocowaniem na szynę DIN. Wybieramy zarówno szerokość, jak i kolor obudowy z dostępnych standardowych lub innych dostępnych na życzenie. Do podstawy dobieramy korpus obudowy. W korpusie wybieramy opcję wcięć w zależności od zastosowanego zestawu złącz w urządzeniu. Potrzebną konfigurację wcięć możemy wybrać kodowo. Ustawiając w tym przykładzie na sześciu pozycjach trzy rodzaje brak wcięcia: wcięcie na 11 mm lub na 22 mm. No, i tutaj załóżmy na pozycji trzeciej mniejsze wcięcie, a na pozycji piątej brak wcięcia, tak jak tutaj. I na pozostałych pozycjach możemy również ustawić potrzebne nam wcięcia na złącza i powstaje nam oznaczenie kodowe wcięć w obudowie z Contact udostępnia konfigurator online dla obudów serii BC. Wybieramy szerokość obudowy, ale także wyposażenie, złącza, przykładowo złącze śrubowe i ilość pinów na danym złączu. Wybierzmy jeszcze dla przykładu inny rodzaj złącza po drugiej stronie. Możemy podejrzeć wygląd obudowy w różnych rzutach, a także wybrać elementy dodatkowe, na przykład górną pokrywę. Górę obudowy możemy wykończyć jednolitą plastikową płytką lub płytką z wycięciami pod złącza i z opisami, ewentualnie przezroczystą klapką. Możemy także zastosować bardziej zaawansowany element wyświetlacz kolorowy, dotykowy, a także klawiatura membranowa. Klawiatura wyprowadzona na taśmie elastycznej, a wyświetlacz z dotykiem pojemnościowym na złączu ZIF. Wśród obudów z serii BC znajdziemy także dedykowaną do komputera Raspberry Pi. Obudowy pozwalają na różne sposoby montażu płytek. Płytkę wewnątrz obudowy możemy zainstalować na spodzie, jest odpowiedni zatrzask, który mocuje PCB. Ale także płytkę z odpowiednimi wypustkami możemy mocować na kolejnych poziomach obudowy. W ten sposób we wnętrzu możemy zamocować jedną lub więcej płytek równolegle do tej płaszczyzny. Płytki z odpowiednimi wypustkami zatrzasną się w tej płaszczyźnie dzięki otworom w boku obudowy, ale także możemy zamocować płytkę pionowo, ponieważ na boku obudowy mamy licujące się w tej płaszczyźnie otwory i możemy jedną lub więcej płytek w ten sposób zamocować. Poza tą płaszczyzną montażu możemy zamontować płytki także. W ten sposób możliwe jest to dzięki wcięciom w korpusie, w które możemy wsunąć płytkę lub płytki. Te różne sposoby montażu znajdziemy w każdej wielkości obudowy serii BC. Razem z obudową możemy zamówić różnego rodzaju złącza. Tutaj, akurat RJ45. I złącza do druku umożliwiające łatwy montaż na wcisk przewodów. Ciekawym elementem są światłowody, które pozwalają na wyprowadzenie sygnalizacji świetlnej z np. LED SMD. Elementem wyposażenia jest także złącze KNX, które możemy łatwo zamontować w obudowie. Przykładowe złącza z szerokiego wyboru wyposażenia obudowy. Złącza śrubowe na większy przekrój i na mniejszy przekrój przewodu, ale także bardzo popularne złącza sprężynowe do montażu na PCB, a także złącza takie na wcisk montowane na kołkach wlutowanych do PCB. W każdej obudowie znajdziemy szereg otworów. Jest to wyprowadzenie sygnałów do magistrali, którą możemy schować w szynie DIN. W ten sposób możemy Zapewnić komunikację pomiędzy poszczególnymi obudowami, poszczególnymi urządzeniami, zasilanie możemy w ten sposób doprowadzić no i możemy odłączać poszczególne moduły, poszczególne urządzenia bez rozłączania magistrali pomiędzy pozostałymi urządzeniami. I z obu stron mamy zakończenia magistrali AgeBas ukrytej w szynie DIN. Łączniki magistrali możemy zamówić w różnych długościach w zależności od szerokości obudowy. A także z różną ilością sygnałów. Tu mamy 16-sygnałową magistralę, możemy wybrać także magistralę 8-sygnałową. Magistrala w szynie zmniejsza ilość okablowania między obudowami, a także pozwala na odłączenie jednej obudowy bez rozłączania komunikacji pomiędzy pozostałymi. Wewnątrz magistrali znajduje się płytka, która pasywnie przenosi sygnały pomiędzy pinami. Jednak są też odbiorcy, którzy sprytnie potrafią wykorzystać to PCB do umieszczenia na nim elementów SMD, dostosowując magistralę do swoich potrzeb. Dostępne są przewody zakończone wtyczkami, które pasują do magistrali. Możemy w ten sposób dostarczyć zasilanie lub dostarczyć lub wyprowadzić sygnały do systemu. Jak widać, mamy także wtyczkę pasującą do żeńskiego zakończenia. Magistrali, i łatwo sobie wyobrazić, że właśnie w ten sposób możemy też przenieść magistralę, na przykład na szynę powyżej. Obudowy serii BC Phoenix Contact znajdą zastosowanie w automatyce budynkowej, klimatyzacji, ogrzewaniu, wentylacji, ale także wielu innych urządzeniach. Napiszcie, w jakich rozwiązaniach widzicie zastosowania dla tej serii obudów. Połączony temat na forum jak zwykle w opisie pod. Filmem w tym odcinku to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Miłego dnia.